Witamy Państwa serdecznie w kolejnym, czwartym już odcinku programu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Tradycji Niklot pod tytułem Niklotowe Rozmowy. Z tej strony Grzegorz Ćwik. Tomasz Szczepański. Tomku, pozostajemy cały czas w tematyce Ukraina, Rosja i wojna obu tych państw, agresja Rosji na Ukrainę. I pojawia się temat nie tylko tego, że historia jednak się nie skończyła, historia trwa dalej i Fukuyama nie miał racji, ale pojawia się też temat, który pewnie Tobie będzie bliski, pytanie, które Tobie będzie bliskie, a tak naprawdę pytanie, które warunkuje nasze wyobrażenie i nasze zrozumienie tego, co dzieje się na naszej wschodniej flance. Mianowicie, czy to, co się dzieje, to jest coś nowego, czy jest to kontynuacja polityki rosyjskiej, która trwa od wielu, już nawet nie lat, nie dekad, ale od wielu wieków, no bo systemy w Rosji się zmieniały, mieliśmy carat, mieliśmy komunizm, mieliśmy te kilka, niecałe 10 lat rządów, powiedzmy, liberalnych Jelcyna, no a teraz mamy 23 lata rządów Władimira Putina na tym czy innym stanowisku, ale zawsze jako tego głównego sternika państwa rosyjskiego. Jak ty uważasz, czy możemy mówić tutaj o pewnej, a być może nawet dłużej, konsekwencji i ciągłości funkcjonowania Rosji i jej polityki? Niewątpliwie możemy mówić o ciągłości polityki rosyjskiej w kategoriach długiego trwania. Ale nie chodzi tu tylko o politykę, ale również chodzi o postrzeganie siebie w świecie, postrzeganie przez samych Rosjan. Postrzegają siebie jako imperium, jako zmiankowany, dość dobrze już chyba upowszechniony w polskiej nie tylko myśli politycznej, ale i kulturze i w szerszym odbiorze Trzeci Rzym, jako naród bogonosiec, jako naród wyjątkowy, który z racji swojej wyjątkowości ma prawo do między innymi podbijania wszystkich innych. I nie jest to kwestia wyłącznie ekspansji komunistycznej z perspektywy kilkuset lat dziejów Rosji, licząc od Wielkiego Księstwa, powstania Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, licząc od XIII wieku. Komunizm przy wszystkich jego osobliwościach jawi się jako kontynuacja pewnych rysów zasadniczych Imperium Rosyjskiego i to nie wyłącznie w wymiarze jego ekspansywnej polityki. To jest oczywiście temat na seminarium, a jest to wielki spór, który dzieli specjalistów od Rosji, czy na niespecjalistów, a ludzi wypowiadających się na dwa główne obozy. Te stanowiska są znane. Jedno stanowisko mówi o tym, że komunizm w Rosji był pewnym ewenementem i zwolennicy tego stanowiska akcentują między innymi no, zachodnie pochodzenie doktryny komunistycznej, która się w Rosji po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej zakotwiczyła. I on spowodował między innymi taką chorą postać imperializmu, jaką mieliśmy i której kontynuacją może być Putin. Jest to stanowisko, które głosił na gruncie rosyjskim chociażby Aleksander Sołżenicyn, na gruncie polskim takim no, najbardziej reprezentatywnym i wybitnym przedstawicielem tego stanowiska jest Józef Mackiewicz. Natomiast mamy też stanowisko drugie, na zachodzie reprezentowane przez Ryszarda Pipesa, w Polsce przede wszystkim przez Jana Kucharzewskiego, wskazujące na elementy kontynuacji zasadniczych rysów cywilizacji moskiewskiej i w caracie i w komunizmie. No nie przypadkiem główne dzieło Kucharzewskiego nosi tytuł Od białego caratu do czerwonego. Carat jest jakby tutaj częścią, elementem stałym. Zwróćmy uwagę, że nie mówimy tutaj wyłącznie o polityce jako takiej, ponieważ chodzi również o relacje między władzą a społeczeństwem w Rosji, która no, zawsze była jednoznaczna. Tak? Społeczeństwo było całkowicie poddane władzy, także instytucje społeczne w rodzaju cerkwi były de facto narzędziem władzy. Pisali o tym sami wybitni Rosjanie. Niepodejrzewany o niechęć do narodu rosyjskiego, wybitny rosyjski
działacz społeczny i publicysta Aleksander Herzen ocenił, że książka Henryka Kamińskiego, polskiego rewolucjonisty XIX-wiecznego, Rosja i Europa Polska, jest być może najcelniejszą książką, w której opisano istotę systemu carskiego. A jeżeli sięgniemy do Kamińskiego, to widzimy elementy, które moglibyśmy przenieść do wieku XX i do wieku XXI także. Rosyjski rewolucjonista Michał Bakunin napisał w swoim dość burzliwym życiu, pisał wiele rzeczy niedokończonych i można by tak rzec sprawiających niekiedy trudności interpretacyjne. Napisał taki tekst: Imperium knuto-germańskie a Europa. Gdzie stawia tezę, że Imperium Moskiewskie jest syntezą elementów mongolskich z ich despotyzmem, z elementem biurokratycznym. Ten germański element to jest ten element biurokratyczny, który wprowadził Piotr Wielki, importując szwedzkie i pruskie metody rządzenia na tyle, na ile one możliwe były do zaimportowania w warunkach Imperium Rosyjskiego. Nie wszystko i nie w pełnym wymiarze było możliwe. I w zaskakujący sposób rosyjski rewolucjonista jest tutaj zbieżny z późniejszym o dwa pokolenia polskim historiozofem Feliksem Konecznym, który określił cywilizację rosyjską jako wzrost bizantyjsko-turański, znaczy syntezę elementu religijnego, ale biurokratycznego, bizantyjskiego, z uroszczeniami światowładczymi, z cechami cywilizacji turańskiej, czyli cywilizacji stepowej, której cechą charakterystyczną jest nie tylko despotyzm, ale podporządkowanie wszystkich elementów życia społecznego ekspansji militarnej. Przede wszystkim jest to ekspansja taka jednowymiarowa. Bardzo różni myśliciele z bardzo różnych obozów ideowo-politycznych, z bardzo różnych też narodów, mówią na przestrzeni mniej więcej dwóch stuleci coś podobnego. I oczywiście może być tak, że oni się wszyscy mylą, ale porównajmy ich teksty z rzeczywistością, którą możemy wyrywkowo za pośrednictwem mediów, ale jednak obserwować tą rzeczywistością rosyjską. I namawiam słuchacza do zrobienia samodzielnego eksperymentu, ile tych rzeczy będzie pasować. Ja zakończę ten przydługi wywód o książkach wspomnieniem jeszcze jednej książki. W 1839 roku francuski arystokrata Astolphe de Custine wizytował monarchię rosyjską, monarchię Mikołaja I, dla wielu konserwatystów będącą wówczas ośrodkiem zdrowego konserwatyzmu przeciwstawnego prądom rewolucyjnym. Wspominam o tym dlatego, że agentura Putina również do tych środowisk od kilkunastu lat apeluje. De Custine postanowił opisać Rosję, a że chciał być obiektywny, to zaznaczył, napisał w swojej książce, że książka się nazywa Rosja w 1839 roku, że nie będzie korzystał z żadnych informacji od Polaków jako z natury rzeczy Rosjanom niechętnie. Przypominam, że był to rok 1839, czy kilka lat po okres zaborów w ogóle i kilka lat po stłumieniu powstania listopadowego. De Custine napisał książkę, która została w Rosji zakazana, a co bardzo ciekawe, nie drukowano jej również w komunizmie. On przecież krytykował Mikołaja I. W 1839 roku nikomu nie śniło się nawet o partii bolszewickiej. Lenin jeszcze się nie narodził nawet. Ale kiedy ja tą książkę czytałem w PRL-u, to była ona możliwa do przeczytania tylko w wydaniu zagranicznym, z zasady nielegalnym, nie mającym w PRL debitu komunikacyjnego, albo w wydaniu podziemnym, też z założenia nielegalnym. Jednym słowem, komunistyczny cenzor kraju zależnego od Moskwy bronił honoru Mikołaja I, który przecież
oficjalnie rzecz biorąc, był jak najbardziej jako przedstawiciel zacofanego caratu potępiany i przez partię bolszewicką, i przez jej polską odmianę. I myślę, że losy książki francuskiego arystokraty z 1839 roku najlepiej pokazują w takim krótkim skrócie jedno. Czy była ciągłość, czy nie było ciągłości. Była i jest. Ja bym tutaj jeszcze dorzucił jedną postać i jej wypowiedź. Wprawdzie nie historyka i nie intelektualista w pewnym tego słowa rozumieniu, natomiast bardziej praktyka polityki, postać na pewno wszystkim doskonale znaną, czyli Józefa Piłsudskiego, który powiedział tą słynną rzecz, że Rosja czy czerwona, czy biała, czy jakakolwiek inna zawsze będzie państwem imperialnym, i jest coś charakterystycznego w tym, że stosunek nie tylko polityczny, bo to nie chodzi tylko o kierunek, prawda, bo to można powiedzieć, że wynika z mapy, ale sposób traktowania na przykład Ukrainy, no bo mówimy o wojnie na Ukrainie, no to posłuchajmy się przykładem ukraińskim, że sposób traktowania właśnie Ukrainy, taki paternalistyczny, rozumiany w kategoriach, prawda, nierozerwalnego braterstwa obu narodów, oczywiście braterstwa narzuconego przez Rosję, jest taki sam w komunizmie, jest taki sam w późnym caracie, jest taki sam obecnie, to znaczy ta narracja jest bardzo podobna. Ty mówisz o Mikołaju I, pamiętajmy, Józef Stalin, rewolucjonista, bolszewik, co nie ulega najmniejszej wątpliwości, miał dwie postaci spośród władców Rosji, którymi bardzo się fascynował i do których lubił być porównywany, to znaczy Piotra Wielkiego i oczywiście Iwana Groźnego, o ile Piotr Wielki rzeczywiście zrobił bardzo dużo dla przemian Rosji, rzeczywiście wprowadził tą Rosję chociażby przez Wielką Wojnę Północną na wielką tą taką europejską politykę z punktu widzenia jednak pewnej peryferii sprzed jego rządów, to Iwan Groźny właściwie doprowadził do rozpadu swojego kraju, ale z jakichś określonych względów jednak Józef Stalin chciał być porównywany, bardzo lubił być porównywany także w kinematografii, w propagandzie, w literaturze, często w taki sposób bardzo nachalny właśnie do tych dwóch postaci. I warto zwrócić uwagę na politykę historyczną obecnej Rosji, na to, co sami Rosjanie, oczywiście w rozumieniu elity intelektualnej, elity polityczne tego kraju, mówią o tym, czy jest, jak w ogóle podchodzą do historii, co pokazuje, czy jest pewna kontynuacja, czy nie. Otóż, jeżeli spojrzymy, ci sami oficjele rosyjscy, ci sami oficjele, łącznie z Władimirem Putinem, potrafią narzekać na to, że rozpadł się Związek Sowiecki, że była to, jak powiedział Władimir Władimirowicz, największa katastrofa geopolityczna XX wieku. No, z punktu widzenia Rosji na pewno. A jednocześnie ci sami ludzie potrafią obchodzić rocznice związane z ofiarami reżimu komunistycznego. Jednocześnie ci sami ludzie potrafią znowuż właśnie wielkie postaci carów wspominać. I takim elementem bardzo symbolicznym związanym z pojmowaniem historii, pojmowaniem trwania Rosji jako takiego bytu metafizycznego jest miasto Carogród, gdzie, jak wiemy, zlikwidowano w roku 18 rodzinę Mikołaja II na placu głównym Carogrodu w odległości 4... Jekaterynburga. Przepraszam? Jekaterynburga. Teraz tak. Tak. No... Przepraszam, użyłem nazwy z okresu słusznie minionego. Jekaterynburga, gdzie zresztą wtedy najważniejszą rolę w latach 70. i 80. odgrywał wtedy jeszcze mało znany polityk Borys Jelcyn. Stoją dwa pomniki. Jeden pomnik to pomnik cara Mikołaja z rodziną, a drugi pomnik, niestety nie pamiętam teraz nazwiska, ale to pomnik oficera czerzwyczajki, który wydał rozkaz i uczestniczył w mordzie na carze Mikołaju. Założenie jest bardzo proste, to znaczy oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że wszyscy muszą być usatysfakcjonowani, czyli ci bardziej konserwatywni zwolennicy, prawda, tradycji carskiej, jak i ci pamiętający czasy bolszewickie, ale wydaje się, że tu też chodzi o troszeczkę coś ważniejszego, to znaczy podejście do Rosji właśnie w takim rozumieniu religijnym i w rozumieniu ostatecznym, czyli nie tylko polityka, ale dobro i zło, no bo to, co teraz się dzieje, oczywiście Rosjanie nazwali to denazyfikacją, ale my już mówiliśmy, że tak naprawdę w rozumieniu naszym mogliby to nazwać krucjatą, to znaczy krucjatą przeciwko złu z ich punktu widzenia
totalnym złem jest Zachód. Zachód trzeba zwalczyć i nie chodzi tylko o interesy, ale chodzi też o wartości. Z tego punktu widzenia Iwan Groźny miał dla Stalina no, bardzo poważną zaletę. Znaczy, pierwszą zaletą mogło być to, że stworzył Opryczninę, która była prototypem ČK, GPU, NKWD. Oczywiście. Czyli policji politycznej. Ale z drugiej strony, no i na filmie jest wyraźnie pokazane, że no mówię o filmie Iwan Groźny, powstałego pod egidą przecież Stalina, gdzie jest ona narzędziem sprawiedliwości, bo ci bojarze, których ścinają, to są oczywiście ci źli bojarze, tak? Car jest zasadniczo dobry. Ale istotniejsze jest chyba jednak to, że Iwan Groźny wymordował ludność Nowogrodu i Pskowa, to znaczy uderzył w to, co mogło być zalążkiem tego, co czasami nazywa się trzecią Rosją, tak? Andrzej Nowak chociażby, tak? Polska i trzy Rosje, czyli tą Rosję o tradycjach aktywnego społeczeństwa, Rosją o tradycjach wiecowych, idących od rzeczywiście słowiańskich tradycji wiecowych, której kontynuacją były Psków i takimi emanacjami były Psków i Nowogród, Republiki Miejskie z udziałem społeczeństwa we władzy bardzo, bardzo poważnym. I zwróćmy uwagę, że Stalin nie był tu wyjątkiem. Ojciec historiografii rosyjskiej Karamzin też cara Iwana Groźnego za wymordowanie ich nie potępiał. Te republiki były pod nie tylko republikami demokratycznymi, ale też były pod wpływami czy związane z kulturą zachodnią, chociażby dlatego, że prowadziły intensywną wymianę handlową przez basen Morza Bałtyckiego z Zachodem. I z tej racji zasługiwały na potępienie z punktu widzenia no, rzecznika moskiewskiej ortodoksji, można powiedzieć, moskiewskiego modelu życia. I nie chodzi tu już tylko o czystą politykę, chodzi o moskiewski model życia, który jest traktowany jako ten jedyny właściwy. I to jest też pewne kontinuum. Iwan Groźny jako wzór dobrego cara dla bardzo różnych przecież ludzi. Co do tych sprzeczności w polityce historycznej, które są widoczne gołym okiem, można by tak rzec, to cóż, no, ja nie jestem Jadwigą Staniszkic, żeby rozważać, na ile nieuczestniczenie elit intelektualnych Moskwy, nie wiem, w przełomie nominalistycznym na przykład determinuje takie, a nie inne podejście do samej tylko logiki, chociażby w polityce. Natomiast można zauważyć w tym nie tylko brak tej logiki elementarnej, tej, którą się posługujemy, ale też pewną inną logikę. Mianowicie taką, że wszyscy ci, którzy są wysławiani, w taki czy inny sposób bronili imperium. Bronili może innych modeli imperium i dlatego strzelali do siebie i zabijali się. Ale bronili imperium i z perspektywy czasu to jest najważniejsze dla tych, którzy decydują o tym, czy oni mają pomniki, czy nie mają tych pomników. To znaczy dla władzy imperium. Zakończmy to może taką anegdotą. Jeden z twórców Czarnej Sotni, kiedy znalazł się w więzieniu NKWD, nie NKWD, tylko Czeka, z którego zresztą nie wyszedł żywy, ale powziął bardzo usilne przekonanie i decyzję, że on nie będzie zwalczał Rosji Sowieckiej, ponieważ jak obserwował sobie tuż po rewolucji listopadowej Rosję Sowiecką i porównał ją z Rosją po rewolucji lutowej, stwierdził, że to jest ta prawdziwa Rosja. To znaczy, że bolszewicy, jacy by nie byli, jacy nie będą, będą kontynuowali właśnie imperium, będą to imperium tworzyli. Natomiast jeżeli tej silnej władzy mocarstwowej w rozumieniu, prawda, siły i potęgi nie będzie, no to po prostu Rosjanie popadną w stan anarchii, upodlenia i kompletnego nihilizmu. Ten nihilizm zresztą towarzyszy Rosjanom tak czy inaczej, natomiast bolszewicy i partia bolszewicka miała być tym czynnikiem, który Rosję wydźwignie i dlatego tenże polityk, niestety nie pamiętam już też jego nazwiska, Rosji bolszewickiej stwierdził, że zwalczać nie będzie, mimo że no, jak mamy świadomość, przynajmniej w teorii, z takiego naszego europejskiego punktu widzenia, no, komunizm, bolszewizm, zwłaszcza ten początkowy, rewolucyjny, a
konserwatywny, religijny i szowinistyczny nacjonalizm, właściwie ideologicznie, powinny się wykluczać i powinny się zwalczać. Ale to nie jest do końca takie proste, no, co wynika, wydaje mi się, kończąc już ten odcinek, właśnie z tego zupełnie innego podejścia do logiki, do kwestii zupełnie fundamentalnych. Tymczasem myślę, że z naszej strony to wszystko. Dziękujemy serdecznie za obejrzenie i zapraszamy do subskrybowania, polubiania i udostępniania naszych materiałów. Pozdrawiam serdecznie, Grzegorz Świk. Dziękuję Państwu.